Państwo, witam uprzejmie na dzisiejszym zebraniu Komisji Spraw Narodowych, Społecznych i Demograficznych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Cieszę się, że spotykamy się w takim gronie, szczerze większym niż się spodziewałem, tak więc jest to bardzo, bardzo miłe. Dzisiaj w części seminaryjnej, będącej kluczową częścią naszego zebrania, głos zabierze pan profesor Leszek Moczulski, który da wykład na temat cywilizacyjne, geopolityczne i społeczne konsekwencje zmian demograficznych i wystąpienia końcowej fazy wielkiej ekspansji demograficznej. Po oczywiście wystąpieniu pana profesora zachęcam do zabrania głosu, do dyskusji, do zadawania pytań. Zanim jednak przejdziemy do seminarium, ja bym chciał dwa ogłoszenia przedstawić. Po pierwsze, osoby, które nie należą do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, zachęcam do przystąpienia. Tutaj po prawej stronie dla osób, które są obecne na sali, jest deklaracja przystąpienia, tak więc można ją puścić. Kto będzie miał ochotę, zapraszam do przystąpienia. Sprawkę też można u pana profesora Romana Szula opłacić. Osoby, które nas widzą tylko przez kanał internetowy, na stronie ptg.edu.pl jest także opisana procedura, w jaki sposób to można zrobić. Legitymacje członkowskie są przesyłane pocztą, dlatego jakby proces jest tutaj w pełni zaopiekowany. Do czego także zachęcam, jest także lista obecności członków PTG, tak więc także zachęcam do tego, żeby się podpisać ci, którzy do PTG należą, oraz lista obecności członków komisji na dzisiejszym zebraniu. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie ogłoszenie organizacyjne jest raczej ściśle naukowe. Ja zachęcam do publikacji w Przeglądzie Geopolitycznym. To jest unikalna w Polsce możliwość publikowania naukowego w czasopiśmie, kwartalniku zajmującego się ściśle sprawami geopolitycznymi. Jest to czasopismo naukowe, punktowane, recenzowane, oparte na zasadzie ten double blind peer review, to znaczy przez dwóch anonimowych recenzentów. Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby swój warsztat i możliwości naukowe rozwijać. Tyle z mojej strony, już żeby nie zabierać czasu. Pan profesor Leszek Moczulski, może bardzo krótko, znaczy państwo tutaj obecni znają, ale dla osób, które może nie znają, pierwszy raz oglądają nasze wystąpienie. No można powiedzieć Nestor polskiej geopolityki, autor dzieła, które było przełomowe dla polskiej geopolityki po okresie wojennym, w latach 90. napisana wielka monografia Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, następnie kilka lat później praca bardziej z zakresu historycznego dotyczącego naszego regionu, narodziny Międzymorza. Wielka postać, myślę, że pan profesor jest z nami. I zapraszam do zabrania głosu. Dzień dobry. Każda rzeczywistość miniona, bieżąca, przyszła jest rzeczywistością dynamiczną. Dynamiczną to znaczy rozwijającą się w toku procesów. Te procesy mogą być różnego rodzaju, generalnie roboczo przynajmniej w warunkach i politologicznych, i historycznych, i generalnie nauk politycznych. To możemy odróżnić dwa rodzaje takich procesów. Procesy naturalne, czyli takie, które się toczą rzeczywiście. I procesy umowne, stworzone przez ludzi. Jeżeli historyk bada na przykład zjawisko zimnej wojny, to przyjmuje najczęściej, że początek zimnej wojny, że początkiem zimnej wojny było znane przemówienie Churchilla Fulton w Stanach Zjednoczonych, gdzie on mówił o tym, że zapadła żelazna kurtyna. Jest to proces, który się dla niego zaczął w roku
1946. Jeżeli spojrzymy na jakiś proces naturalny, warunkiem zimnej wojny było stworzenie świata dwubiegunowego, to zobaczymy, że ten proces się zaczął w XVIII wieku. Jeżeli będziemy badali, kiedy on się zakończył, to usłyszymy na ogół w granicach właśnie tego drugiego procesu przyjmowanego przez badaczy, to usłyszymy na ogół, że system dwubiegunowy skończył się z upadkiem Związku Radzieckiego. To też jest oczywiście nieprawda, bo system dwubiegunowy skończył się wtedy, kiedy się pojawił niewątpliwie trzeci biegun. To znaczy około roku 1970 i tym trzecim niewątpliwym biegunem od tego czasu były Chiny. W tej chwili zresztą jakby samo zjawisko biegunów zanikło, są najwyżej jakieś wielkie supermocarstwa. To samo, jeżeli patrzymy w przyszłość. W ubiegłym roku aktualny prezydent Morawiecki powiedział, że mniej więcej do lat 30. należy całkowicie przebudować gospodarkę polską. I za lat 30 to musimy mieć przemysł przetwórczy na poziomie co najmniej mocarstw zachodnich, zachodnioeuropejskich. No. Z tego, co ja będę dzisiaj mówił, to można będzie wyprowadzić wniosek, że on zakreślił sobie jakiś proces, o którym nic nie wie i który się na pewno nie zdarzy. Także te procesy przyjmowane przez ludzi, przyjmowane przez polityków, przyjmowane często przez historyków i procesy naturalne, które się rozwijają niezależnie od woli ludzi. To są dwie podstawowe, zupełnie kwestie, które ma się tylko posługują tym samym terminem. To, czym ja się zajmuję od wielu dziesiątków lat, to jest badanie procesów multisekularnych, ponieważ większość procesów, które pozwolą nam określić między innymi, jaki jest dany moment w historii, jaki jest dany moment, który się dzisiaj zdarzył, albo który się zdarzył w roku 1815, kiedy skończyła się epoka napoleońska, to żeby prawidłowo ocenić charakter tego wąskiego okresu, trzeba poznać cały proces realnie odbywający się od jego początku aż do jego zakończenia. I będzie. Te procesy są najprzeróżniejszego rodzaju. Jedne z najważniejszych, czy może w ogóle najważniejsze. Nie wchodzimy przecież w takie kwestie jak zmiany naturalne, to znaczy geologiczne ziemi. Nie wchodzimy w takie kwestie jak trwająca nieprzerwanie na globie ziemskim zmiana klimatów. Wchodzimy tylko w jedną dziedzinę, a mianowicie wchodzimy w dziedzinę ludzkości,
Nasza historia to jest historia ludzkości. Nasza politologia zajmuje się ludzkością. Jeśli nasza politologia sięgnie w przyszłość, jak nasza historia sięgnie w przyszłość, to znaczy zerwie z taką zupełnie umowną historią, że współczesnością to jest ta sekunda, która właśnie odeszła w przeszłość. To jest ta sekunda, w której się ktoś urodził, tylko że nie zatrzymał się po urodzeniu. Otóż, jeżeli my odrzucimy tego rodzaju spojrzenie, to zobaczymy, że wszystko, co w zakresie nauk humanistycznych, najszerzej pojętych, społecznych, humanistycznych, dotyczy ludności. Dotyczy ludzkości. A jeśli dotyczy ludzkości, to kluczową kwestią jest na najniższym poziomie badanie demograficzne. Na najniższym poziomie, ponieważ badanie demograficzne ustala fakty i nie bardzo jest zdolne wszystkie te fakty w ich bardzo bogatym diapazonie, bo te fakty przecież dotyczą najprzeróżniejszych zjawisk, najprzeróżniejszych zdarzeń. Demografia oczywiście nie jest w stanie ich zinterpretować, może tylko ewentualnie zinterpretować jakieś procesy ściśle demograficzne, to znaczy dotyczące urodzenia, śmierci, długości życia, liczebności populacji i tak dalej. Ale już na tym najniższym poziomie, poziomie demografii, widzimy, że dzieją się wielkie procesy demograficzne polegające na tym, że w różnym tempie ludność świata raz wzrasta, raz maleje. Dominującym czynnikiem w dotychczasowych dziejach ludzkości, przynajmniej tych dziejach ludzkości, do których jest w stanie sięgnąć historia, prehistoria, archeologia, to widzimy, że tutaj dominującym w dziejach ludzkości procesem jest proces wzrostu. Ale jeśli bliżej się przyjrzymy tym procesom, to zobaczymy, że są zarówno procesy wzrostu, jak i procesy cofania się, spadku. Jeżeli spojrzymy na przykład na pierwsze tysiąclecie, na Europę pierwszego tysiąclecia, to zobaczymy, że na początku tego pierwszego tysiąclecia według aktualnych badań w Europie żyło prawdopodobnie 31 milionów ludzi. I że w ciągu tego tysiąclecia dwukrotnie zaludnienie Europy zwiększyło się do 60 milionów ludzi, ale między tym spadło do tych 32. Pośrodku jest bardzo głęboki spadek. Współcześnie obserwujemy z jednej strony proces wielkiego rozwoju demograficznego. Możemy się spierać, kiedy się ten proces rozpoczął. I jeśli przyjmiemy, że ten proces się rozpoczął w chwili zakończenia ostatniego spadku,
ludności Europy, to będziemy mieli sytuację z roku 1650, kiedy Europa liczyła prawie dokładnie 100 milionów ludzi. I od tych 100 milionów do obecnych 700 kilkudziesięciu, ja nie podaję dokładnych danych, dlatego że jest daleko idący spór dotyczący, co to znaczy Europa. Ja do tego wrócę za chwilę. Ta Europa jest może dla jednych jest większa, dla drugich jest mniejsza. Ale generalnie musimy powiedzieć, że będzie to skok od 100 milionów do powiedzmy 750. Ale jeżeli, co jest częstsze znacznie u demografów, jeżeli przyjmiemy, że punktem zerowym tego procesu ustawicznego wzrostu jest moment, kiedy dynamika wzrostu przekroczyła pewien poziom, stała się szybsza. I wtedy byśmy zaczęli od mniej więcej roku 1740, może 10 lat wcześniej, coś koło tego. Nie bawiąc się w uzasadnianie, kiedy się ten proces naprawdę zaczął, chciałem tylko zwrócić uwagę, że możemy tu przyjąć dwie daty, to możemy powiedzieć, że weszliśmy w tej chwili w fazę schyłkową, że proces wzrostu demograficznego osiągnął swoje apogeum, na całym świecie osiągnął swoje apogeum, a w szczególności osiągnął swoje apogeum w Europie, która pierwsza rozpoczęła ten proces. W fazach już takich zbliżonych do apogeum ten proces był i ten proces jest wzrostowy wyjątkowo szybki. My wiemy o tym ogólnie, że ilość ludności na świecie, przynajmniej do niedawna, bardzo, bardzo szybko wzrastała, ale nie mamy, nie w pełni sobie wyobrażamy, jak szybki ten proces jest. Pierwszy miliard ludności świat osiągnął mniej więcej w roku 1815, w roku Waterloo. Trzeba było, przynajmniej w naszej erze, skończonych 17 wieków, żeby dojść do miliarda. Ostatni zamknięty miliard, 7 miliard ludności świata, to jest rok 2011. Żeby przeskoczyć od 6 miliardów do 7 miliardów, potrzeba było 11 lat. Potrzeba było 11 lat. Ja się urodziłem w roku 1930. Mniej więcej w roku 1930 świat osiągnął 2 miliardy ludności. Może troszeczkę wcześniej, że tak powiem, te wszystkie dane są oczywiście danymi w jakiejś mierze także przybliżonymi, ale gdzieś około roku 1930
po 115 latach od Waterloo z miliona skoczył na 2 miliony. Dwukrotnie się powiększył w 115 lat. I teraz to się dzieje w życiu jednego człowieka, w tym wypadku w moim życiu. Najpierw mogłem obserwować, że ta ludność świata się podwoiła z 2 miliardów do 4. Trwało to 47 lat. Około roku 1977 świat osiągnął 4 miliardy ludzi. Nie wiem, czy dożyję, ale szansę jakąś mam. Gdzieś około roku 2025, po 48 latach, licząc od 4 miliardów, świat będzie liczył 8 miliardów ludzi. Ja w jednym życiu, państwo też, tylko w innym okresie. Ja w jednym życiu przeżyłem dwukrotnie podwojenie się ludności świata. Po raz pierwszy z 2 milionów do 4, po raz drugi prawie już, bo w tej chwili jest mniej więcej 7,5 miliarda ludności na świecie, trochę nawet więcej. Po raz drugi właśnie gdzieś w połowie lat 20, jeżeli dożyję, to będę miał. Po raz drugi to się powiększy. Ja chcę wskazać na to ogromne przyspieszenie. I teraz, co wynika z tego ogromnego przyspieszenia? Z tego ogromnego przyspieszenia wynika, przede wszystkim wynikają, możemy tutaj znaleźć dwa osobne wnioski. Pierwszy wniosek jest taki. Dzieją się wielkie procesy demograficzne, na które my nie mamy wpływu. My jesteśmy w stanie te procesy demograficzne opisać, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest przyczyną sprawczą. Możemy oczywiście powiedzieć, że to jest jakiś naturalny automatyzm, bo jeśli w tej chwili, w krótkich okresach, względnie krótkich okresach czasu, następuje podwojenie ludzkości, populacji światowej, to jeżeli utrzyma się, utrzymałby się ten system, że co parę dziesiąt lat podwaja się ludność, to byśmy oczywiście się nie zmienili. Pierwszy wniosek, mechanizmy stworzone nie przez nas, a drugi wniosek, mechanizmy, które przyspieszały, są mechanizmami teraz hamującymi. Nie wiemy, jakie jest ich źródło, bo jeżeli nawet powiemy, że to jest automatyzm, to impuls zmiany skąd pochodzi? Tego nie wiem, czy kiedykolwiek będzie ludzkość w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób absolutnie niewątpliwy. Otóż ta wielka zmiana w naszym, w tej chwili aktualnym czasie powoduje, że kończy się okres wzrostowy
kolejny w kolejny na świecie przecież, nie pierwszy. Wcale nie na najgwałtowniejszy. Załamanie demograficzne, do którego doszło w połowie XIV wieku, było znacznie, o wiele bardziej dramatyczne, o wiele bardziej szybkie niż to, które możemy obserwować dzisiaj. Dzisiaj to dopiero obserwujemy jakby przełamywanie tego wszystkiego na świecie, w Europie. Europa już ma za sobą apogeum wzrostu. Inne kraje sięgają dopiero apogeum wzrostu. Bardzo blisko Europy, po drugiej stronie Morza Śródziemnego, na całym obszarze kultury islamskiej od Atlantyku po Indie. Eksplozja demograficzna zaczęła się dopiero na początku XX wieku. Nie tak jak w Europie, gdzie się możemy spierać, czy w połowie XVII, czy około 100 lat później, tam się na pewno eksplozja demograficzna zaczęła na początku wieku. I teraz, jeżeli między połową XVII wieku, czyli najstarszym możliwym początkiem tego procesu wzrostu i spadku, to w tym czasie od połowy XVII wieku ludność Europy wzrosła siedmiokrotnie. Natomiast jeśli chodzi o ten wspomniany region kultury islamskiej, to w 100 lat wzrosła sześciokrotnie. W tej chwili się już zbliża 110, 100, 115, w tej chwili się zbliża do siedmiokrotnego wzrostu. Więc mamy jeszcze populacje, które wzrastają, mamy populacje, których wzrost został zahamowany, ma niektóre już bardzo znaczne, na przykład Rosja, zwłaszcza ludność rosyjska w Rosji, prawda, która nie ilość ludności w Rosji, tylko ilość rosyjskiej ludności w Rosji spada rocznie w tej chwili średnio o milion. Otóż od lat już to. Otóż te procesy się dzieją nieregularnie. Żeby może jeszcze jedną rzecz. Skąd stwierdzenie, że żyjemy w tym okresie przejścia od jednego do drugiego, że dzisiaj żyjemy? Ponieważ widzimy, że procesy przyrostu zaczynają się przedłużać. Jeśli w 11 lat można było przeskoczyć z 6 do 7 miliardów, to prawdopodobnie z 7 do 8 miliardów będzie to już trwało parę lat więcej. Gdzieś takie niedużo, 3 lata, może więcej. Widać już, że na świecie po prostu to się już przełamało. W ramach tego samego procesu. Proszę pamiętać, że to jest te procesy, które się powtarzają w dziejach ludzkości, to są procesy wzrostu i spadku. Nie można traktować oddzielnie i mówić,
po procesie wzrostu przyszedł inny. Nie, to jest jeden proces, po czym dopiero później zacznie się drugi, następny. Otóż, żeby lepiej zrozumieć nadchodzącą przyszłość, czy też lepiej zrozumieć obecną teraźniejszość, trzeba poznać tą pierwszą część procesu. Na czym polegała pierwsza część procesu? Gwałtownie zaczęła przybywać ludność, poczynając na pewno gdzieś od roku 1740 zaczęła gwałtownie przyrastać ludność. Co to znaczy przyrost ludności? To znaczy wzrost zapotrzebowania na środki przeżycia. Wszystkie. I teraz wzrost zapotrzebowania to oczywiście na przykład na żywność, to oczywiście oznacza, że jakieś nowe tereny się zagospodarowuje i tak dalej, ale nie tylko. Przede wszystkim wzrost zapotrzebowania powoduje rozwój niektórych dziedzin intelektualnych. Żeby w rosnącej dość gwałtownie ludności Wielkiej Brytanii, już po Unii ze Szkocją, żeby można było zapewnić rozwój gospodarczy państwa, który będzie zaspokajało potrzeby rosnącej ludności, trzeba było po kolei wymyślać wszystko, zaczynając od maszyny tkackiej. I jeśli teraz spojrzymy na cały ten okres wzrostu, to zobaczymy, że rośnie produkcyjność, która musi zapewnić życie, trwanie ludzkości. I ta produkcyjność zaczyna się od intelektualnej nowości. Zaczyna się od szukania. Odszukania z jednej strony środków przeżycia, z drugiej strony takich środków jak lekarstwa, jak opieka lekarska i tak dalej, i tak dalej. Otóż ten skok intelektualny, który nastąpił od, no powiedzmy sobie, połowy XVIII wieku do dzisiaj, jest nie tylko olbrzymim skokiem produkcyjnym, jest także olbrzymim skokiem intelektualnym, przy czym ten skok intelektualny nastawiony jest na wzrost produkcji. Liczy się rozwój. Podstawowym czynnikiem, o który wszyscy dbają, jest rozwój. Więcej, więcej, więcej. I teraz mamy wyścig. Mamy wyścig. Początkowo generalny wzrost zaspokajania potrzeb ludzi, wszystkich, jest początkowo wolniejszy od przyrostu ludności. O, opisał to Malthus. Jest wolniejszy, a więc bardzo wcześnie, bo już na przełomie XVII i XVIII wieku holendersko-angielski uczony, filozof, jakoś go tam nazwiemy, Malthus opisał to już dokładnie. Oczywiście przyjmując umowne założenia, w jakim tempie to się rozwija, ale w każdym razie to zauważył. Zauważyła to nauka, która była nieceniona przed wiekiem XVIII, a która zaczęła być ceniona w wieku XVIII, czyli ekonomia.
Ekonomia stała się w XVIII, XIX, jeszcze XX wieku królową nauk. Może nie mówi się tak o niej, ale przecież wszystko, prawie wszystko jest podporządkowane potrzebom ekonomicznym, ponieważ trzeba przeżyć tą coraz szybciej rosnącą ludność. Proszę pomyśleć, jeżeli na przełomie mojego życia najpierw dwukrotnie się zwiększa, potem po raz drugi dwukrotnie, to jak bardzo i nauka, i praktyka musi przyspieszać, żeby ta ludność nie wymarła z głodu, z zimna i chorób i tak dalej. Teraz ukształtowuje to spojrzenie na świat. Przez ten cały okres historyczny patrzymy na świat przez rosnące potrzeby, które muszą być zaspokojone. Tutaj najpierw w praktyce, potem może częściowo nawet równolegle, ale generalnie najpierw praktyka, później teoria szuka rozwiązania. W Wielkiej Brytanii rozwiązanie znajdują w rewolucji przemysłowej. Rewolucja przemysłowa XVIII-wieczna, zahaczająca XIX wiek, rewolucja przemysłowa brytyjska zapewnia temu niewielkiemu przecież i peryferyjnemu w stosunku do Europy krajkowi, zapewnia na 2 stulecia pierwsze miejsce potęgi światowej. To jest jedno rozwiązanie. Jakie to jest rozwiązanie? Wszystko skupmy na wzroście produkcji. Wytwarzajmy jak najwięcej, żeby zapewnić potrzeby ludzi, a z czasem nawet, to już jest XX wiek, żeby produkcja była wyższa niż potrzeby. Drugie rozwiązanie to jest rozwiązanie francuskie. To jest Wielka Rewolucja Francuska, której ślady zresztą, tak jak Wielka Brytania ma do dzisiaj ślady rewolucji przemysłowej, rewolucja francuska, ślady jeszcze funkcjonują do dzisiaj. Jest to dystrybucja. Wytwórzmy dystrybucję, żeby ludziom zapewnić przetrwanie, no to dystrybucja powinna być mniej więcej równa. I ta dystrybucja pozwoli sobie poradzić z tym straszliwym przyrostem ludności. To jest rewolucja francuska. Odpowiadają temu dwie szkoły ekonomiczne. Jedna szkoła ekonomiczna wcześniej powstała w Anglii, Adama Smitha, właściwie rozwinięta przez Ricardo i może Ricardo na początku XIX wieku to będzie tutaj nawet postać ważniejsza. Jest to ustawiczny rozwój gospodarczy. Z roku na rok produkujemy więcej. Każdym kosztem. Kosztem nędzy, kosztem biedy. Ale biedni ludzie przeżywają, ponieważ z roku na rok tworzymy więcej. I druga szkoła, szkoła Marksa, to jest ten największy chyba błąd marksizmu, która zakłada dzielmy równo.
nie dzielmy równo, ponieważ ci, którzy posiadają środki produkcji, nie będą chcieli oddać środków produkcji, to należy ich zlikwidować jako klasę. Znaczy zlikwidować fizycznie. Dzięki czemu i obniży się przyrost ludnościowy. Zapewne nieświadomie, tą metodę zastosował Stalin na początku lat 30. Dlaczego w Rosji sowieckiej, tam gdzie się na całym świecie pojawiło masowe bezrobocie? Dlaczego w Związku Radzieckim bezrobocia nie było? Bo nadwyżkę ludzi w wieku produkcyjnym wymordowano. We Francji też by nie było, gdyby wymordowano. W każdym kraju by było. Nie wiemy dokładnie, ile to wymordowanie ofiar pociągnęło. Mówi się o kilku milionach, ale tutaj nawet milion prawdopodobnie w warunkach rosyjskich wystarczał, żeby nie było bezrobocia. Co by było, gdyby ci ludzie przeżyli? No, zapewne by się także i władza radziecka zawaliła, ale przede wszystkim byłoby tam bezrobocie. Otóż ta druga szkoła, marksizm, to jest szkoła, która zakłada, że należy wspólnie, że należy po prostu zajmować się dystrybucją, żeby dać ludziom równo. Tylko że przyrost ludności był tak wielki, że jeżeli się dzieliło równo, to na osoby wypadało coraz mniej. Znowuż dochodzimy do Związku Radzieckiego. I teraz co się dzieje? Co się dzieje w momencie, kiedy nie ma wzrostu, kiedy wzrost się kończy? My żyjemy w tym bardzo, bardzo niebezpiecznym okresie, kiedy jeszcze w jednych krajach wzrost trwa, w jednych regionach wzrost ludnościowy trwa, w innych nie trwa. Co się dzieje? No, są tutaj skutki najprzeróżniejsze. Są na pewno skutki geopolityczne. W 1914 roku, czy przed 1914 rokiem, w Europie mieszkało 25% ludności świata. Co czwarty mieszkaniec świata mieszkał w Europie. Wprawdzie Europejczycy mieszkali także jeszcze poza Europą, w Ameryce, w Australii, w południowej Afryce, gdzie początkowo prawie przecież nie było murzynów, murzynów Bantu, którzy dopiero w XIX wieku tam przyszli. Otóż co czwarty człowiek na świecie mieszka w Europie. Kto rządzi światem? Europa rządzi światem. To nie jest sytuacja wyjątkowa. W roku Anno Domini 1, w roku pierwszym po narodzeniu Chrystusa, według współczesnych obliczeń w Europie mieszkało 31 milionów ludzi, jak już wcześniej wspomniałem, a na świecie 170. To jest przecież ten sam. Znaczy to jest, w Europie mieszkało 18% świata. Przy czym, że świat śródziemnomorski był inaczej zbudowany, znaczna część Europy na pewno nie była przeludniona, nie była mocniej zaludniona. Jeżeli takich badań nikt nie prowadził niestety, ale jeżeli byśmy
porównali ludność Imperium Rzymskiego w roku Anno Domini 1, to też być może byśmy wyszli na mniej więcej 25%. Między pierwszym rokiem a rokiem 1914 Europa poza fragmentami z pierwszego tysiąclecia, Europa nie spadła poniżej gdzieś 13, 12, 13, 14% ludności świata. W 2011 roku, kiedy świat osiągnął 7 miliardów i kiedy się wiele rzeczy przeliczyło na ten rok 2011, to ludność Europy wynosiła 11% ludności świata, więcej niż połowa mniej niż 100 lat wcześniej. W tej chwili w Europie już lekko wprawdzie spadliśmy poniżej 10%. I teraz, gdyby Europa nie miała ogromnej przewagi kulturowej, intelektualnej, to inaczej wyglądałaby jej pozycja. Ale przecież w jakimś czasie dającym się przewidzieć, te poziomy się na świecie wyrównają. Europa, tak jak Stany Zjednoczone dochodzą Europę, w niektórych dziedzinach nawet przekraczają Europę, to także reszta świata, zwłaszcza te najbardziej ludne kraje azjatyckie, osiągną ten sam poziom. Mówiąc inaczej, żyjemy w okresie katastrofy geopolitycznej Europy, ponieważ spadek udziału ludności, mówimy o udziale, o wartości względnej, ten spadek ludności nie pozwala już Europie utrzymywać zajmowanej do tej pory pozycji. Nie pozwala utrzymywać 50 lat temu, nie pozwala utrzymywać dzisiaj. I to jest jakby podstawowy element geopolityczny. Ale przecież poza patrzeniem geopolitycznym mamy także patrzenie zupełnie innego rodzaju. Przede wszystkim patrzenie, które jest bardzo typowe dla ostatnich 250 lat, czyli patrzenie ekonomiczne. Proszę spojrzeć, jak w XX wieku zaczyna się po tym okresie, kiedy Europa miała 1/4 ludności świata, jak w tym okresie zaczyna działać nadmiar wytwarzanych dóbr. Najpierw pękają oczywiście najsłabsze ogniwa. Najsłabsze ogniwa pękają, tylko że to pojęcie najsłabsze ogniwa w tym wypadku ma charakter bardzo charakterystyczny. Ekonomia, która z istoty swojej ma tylko jeden cel. Celem ekonomii jest zaspokajanie potrzeb ludzi. To jest jedyny cel. Żeby zaspokajać potrzeby ludzi,
trzeba rozwijać działalność produkcyjną. Żeby rozwijać działalność produkcyjną, powinny być zachęty. I taką zachętą do rozwijania produkcji, ale tylko zachętą, jest zysk. Ponieważ jakby nie było zysku, to po co się męczyć i produkować? A więc zysk jest jakby tylko jakby narzędziem, które zapewnia, że gospodarka zaspokaja potrzeby ludzkie. Ale jeżeli dochodzi do zwyrodnienia, a z czasem wszystko ulega jakiemuś zwyrodnieniu, to mamy sytuację, w której zysk odrywa się od zaspokajania potrzeb. I teraz, kiedy zysk się odrywa od zaspokajania potrzeb? Jeżeli ten zysk nie dotyczy wartości, których potrzebuje ludzkość, tylko jakieś wartości umowne, a więc jeżeli zdobywamy pieniądze dla pieniędzy, jeżeli gospodarka staje się czynnik w gospodarce najważniejszej, to staje się czynnik finansowy, to tam, gdzie ten czynnik finansowy się bardzo rozwija w poszukiwaniu zysku, tam to zaczyna trzeszczeć, padać. Jaki jest mechanizm od lat 20. powtarzających się kryzysów nadprodukcji? Takie się mówi, nadprodukcji. One nie zupełnie są kryzysami nadprodukcji, coraz bardziej się stają kryzysami nadprodukcji, ale początkowo, żeby osiągnąć zysk, to jest przecież źródło kryzysu 29 roku, żeby osiągnąć zysk, udziela się na siłę kredytów. I udzielając tych kredytów, osiąga się zysk, nie wytwarzając żadnych wartości ani materialnych, ani intelektualnych. I teraz to się pojawiło w roku 1929, ale przecież w ostatnim kryzysie sprzed mniej więcej 10 lat mamy to samo. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na reklamy telewizyjne, które zachęcają pożycz. Pojedziesz na wczas, na Karaiby, pożycz. Otóż, a z czego zwrócisz? Oczywiście to prowadzi do kryzysu. To jest początkowo. To jest kryzys finansowego charakteru gospodarki, który jest chorobliwym charakterem. Charakterem wynikającym ze zużycia. Zużycia w czasie. Ale w tej chwili, i to nie tylko w tej chwili, ale od lat, pojawia się gospodarka, która mówi, najważniejszą rzeczą jest rozwój i wszystko należy zrobić, żeby następował rozwój, a rozwój będzie następował wtedy, kiedy się zabiorą za gospodarkę wyłącznie ludzie, którzy mają na celu zysk. Szkoła chicagowska, monetaryzm, to jest początek kreowania popytu. Popyt, co to jest popyt? Popyt to są potrzeby plus pieniądze.
Jak nie masz pieniędzy, nie zaspokoisz potrzeb. Ubogi zaspokaja te potrzeby w bardzo ograniczonym stopniu. Ale popyt i pieniądze. Natomiast kreowany popyt to jest najpierw wmawianie towarów, które nie są niezbędne, ale potraktuj je jako niezbędne, a potem jest dostarczanie produktów, które mają coraz krótszy okres życia. Proszę spojrzeć na taką chociażby historię jak sprzedaż nowych samochodów. Liczy się rocznik i jeszcze 10 lat temu przyjęto zasadę, że samochody, które z nim zostały sprzedane w danym roku, troszeczkę taniej będą sprzedawane w następnym. Przez ile? No, początkowo przez 2 tygodnie, ponieważ w ciągu 2 tygodni tą nadwyżkę można było rozsprzedać. My dzisiaj mamy kwiecień, 4 miesiąc, a nie 2 tydzień. I ciągle ogłaszane są niesprzedane samochody z ubiegłego roku, które można kupić. To nawet, powiedzmy sobie, jakieś tam modele Mercedesa 30 tysięcy taniej. Przedmioty, które są produkowane, żeby wymusić jak najszybsze kupno. W krajach, które są nasycone dobrami materialnymi, ponieważ tutaj mamy ciągle ten świat, świat bardzo zróżnicowany. W tych krajach, które mają silne nasycenie dobrami materialnymi, nikt nie będzie kupował co roku samochodu, ani co 2 lata. To już jest zjawisko, które, a równocześnie ilość tych samochodów rośnie. To jest zjawisko, które już osiągnęło Polskę. Ja latem mieszkam na wsi i w tym przysiłku, w którym mieszkam, mam sąsiada, który najpierw miał rower, potem miał małego Fiata. Dzisiaj każdy człowiek rodziny ma samochód. Każdy człowiek rodziny ma samochód. Nie jest to nowy samochód, jest to stary samochód. Jest to tanio kupiony samochód, ale oni wszyscy kupili samochody. Może będą kupowali już teraz nowsze, lepsze, ale więcej już kupować nie będą, bo nie mają z nimi co zrobić. I teraz, żeby wymusić kupowanie, zmniejsza się, nie tylko zmniejsza się, wprowadza się. Co roku są zmieniane modele. Wprowadza się urządzenie jedno, drogie, które musi się zepsuć. Mojej żonie się zepsuła pralka niedawno, czy tam w ubiegłym roku. Poszła kupić i znudzony sprzedawca, który mówi, ten tato będzie 3 lata, ta tylko 2, a ta 4. A dlaczego? No bo tak są obliczone. Ta, co na 2 lata jest najtańsza. Prawda? Ponieważ chcą, żeby kupować na 2 lata. Jest to oczywiście marnowanie pracy ludzkiej i marnowanie surowców. Jeśli na samym początku wspomniałem o premierze Mazowieckim, o premierze Morawieckim. Jeżeli on sobie wyobraża,
że w roku 1930 będą kupowane wyroby fabryk takich, jakie mniej więcej są dzisiaj bardzo nowoczesne. To trzeba go się spytać, kto to kupi. Jeżeli już dzisiaj, jeżeli stare firmy dzisiaj nie są w stanie sprzedać swoich produktów, to jeżeli będziemy tylko zwiększali produkcję, to kto kupi tą produkcję? Niech on się cofnie do wieku XVIII, będą go całowali po rękach. Niech się nawet zwróci do jakiejś rzeczywistości sprzed 50 lat, to jeszcze to też będą go wysoce cenili. Dzisiaj nie ma w ogóle takiej perspektywy. Ale co to znaczy brak takiej perspektywy? To znaczy brak pracy dla ludzi. Bo jeżeli nie można dalej rozwijać gospodarki, jeżeli ludność ustabilizuje się, a potem zmaleje, gdzieś do roku 1950 jakieś 8 milionów ludzi prawdopodobnie w Polsce będzie mniej. I tutaj żadne plany, żadne 500+ nie zmieni, naprawdę nie zmieni tego. Ja na początku wspomniałem, że działają mechanizmy nie wymyślone przez ludzi. Naturalne działają mechanizmy i tych mechanizmów jakby obróbką ręczną nie zmienimy. Tych mechanizmów obróbką ręczną nie zmienimy. I jeżeli tych mechanizmów nie zmienimy, to musi, a musi następować spadek ludności, bo jak nie będzie spadku ludności, to znaczy, że ludność co, wymorduje się, wyginie. I teraz gospodarka, która przez 250 lat była królową nauk, staje się w tej chwili nauką zbędną. Bo rozwój gospodarczy nie ma żadnej szansy. A równocześnie rodzą się pokolenia, dla których w myśl dotychczasowych koncepcji nie ma pracy. Nie jest to sytuacja, która jest sytuacją nieznaną. Nie jest to sytuacja, która jest sytuacją, która zaskakuje ludność, ludzkość. Nie powinna zaskakiwać. To, co ja mówię, jest na pewno w jakiejś mierze zaskakujące, a nie powinno być zaskakujące. Ponieważ to, że nie będzie, ludzie pracując nie będą rozwijali gospodarki i nie będzie rosła produkcja, wcale nie znaczy, że ci ludzie nie zajmą się czymś innym. W drugiej połowie XIV wieku w Europie czarna śmierć spowodowała, że wyginęła trzecia część ludności. Trzecia część ludności Europy wyginęła. W ciągu 50 lat. W ciągu dwóch lat. Dwóch. W Anglii. 4 milionów, 2,5 wyparowało. Co nastąpiło? Renesans. To znaczy, zamiast ilości, jakość. Zamiast
uporczywego dostarczania zbędnych w tej chwili nadwyżek, zbędnych przynajmniej środków utrzymania ludzi fizycznego, pojawiła się potrzeba zaspokajania potrzeb ludzkich, nie fizycznych, tylko duchowych. Takie zjawiska jak renesans XV-wieczny, takie zjawiska wchłonęły nadwyżkę ludności, mimo że przecież rozbuchana była gospodarka, która miała o 1/3 więcej zaspokoić potrzeby o 1/3 większej populacji. I teraz populacja zmalała, gospodarka została i nagle zainteresowanie ekonomią się skończyło, czy ekonomii nie znali, powiedzmy, zainteresowanie gospodarowaniem się skończyło, zaczęło się zainteresowanie sztuką, nauką, literaturą, językami narodowymi, nie tylko międzynarodowymi. Także nie jest to katastrofa, natomiast jest to bardzo trudny okres. Ja się tutaj do tylko tych niektórych zagadnień odniosłem, geopolitycznej, gospodarczo-społecznej. Otóż jest to niesłychanie trudny okres, przez który będzie bardzo ciężko przejść. Jest to okres, który będzie miał ogromną ilość dramatycznych zdarzeń, ale to nie znaczy, że nastąpi koniec ludzkości. Ta ludzkość odrzuci na przykład fast food. Zresztą już dzisiaj widzimy, kiedy telewizja, która się jeszcze lat temu 20 zachwycała fast foodem i modne, i najbardziej modny to było hamburger z Coca-Colą, to w tej chwili każda stacja telewizyjna ma ambicje, żeby pokazywać wyszukaną kuchnię. To już jest objaw szukania nie ilości, a jakości. Żeby ludność przeżyła, potrzebny był fast food. Żeby ludność się rozwinęła, nie jest już potrzebny. Jeśli wreszcie spojrzymy na przykład na sprawy obyczajowe, znowuż widzimy okres w sprawach obyczajowych, który wielokrotnie pojawia się w historii świata, poczynając od Starego Testamentu, który to opisywał, ale opisywał, że rzeczy się działy w pewnym okresie. Jeśli chcemy wyhamować przyrost ludności, a dalszy przyrost ludności jest niemożliwy, i tutaj te mechanizmy, na które nie mamy wpływu, a które możemy tylko opisać, to te mechanizmy, one występują bardzo silnie i te mechanizmy wpływają także na każde zachowanie ludzkie. I to zachowanie ludzkie, żeby ograniczyć przyrost naturalny, instynkt rozrodczy, zachowanie gatunku musi na jakiś okres czasu przegrać i z zachowania gatunku zamienia się na seks.
który z punktu widzenia zachowania gatunku jest przecież jałowy. Ale i widzimy, jak to się dzieje coraz bardziej masowo. Ale dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy w tym procesie demograficznym, o którym mówimy, musi być spadek, a żeby był spadek, to musi być spadek urodzin, a żeby był, zwłaszcza, że przedłuża się życie ludzkie średnie, a jeśli będzie spadek urodzin, no to oczywiście seks musi wygrywać z przez jakiś czas przynajmniej z instynktem zachowania gatunku. Cała ta analiza, którą ja tutaj przeprowadziłem, jest analizą w oparciu o ten dolny stopień badania. Dolnym stopniem badania jest demografia. Wytwarza się w tej chwili jako część geopolityki, czy może więcej, jako część nauk politycznych, jako część nauk humanistycznych. Wytwarza się w tej chwili jakby nowa dziedzina wiedzy, która korzysta z demografii, ale która już nie jest demografią. Umownie ona jest nazywana demopolityką. Podnosi demografię na stopień wyższy, na wyższy stopień abstrakcji. Korzysta z danych dotyczących ludzi, dotyczących ludności, ale nie zajmuje się ludnością. Zajmuje się energią, którą wytwarza ludzkość. Energią goją witalną, której częścią jest energia społeczna, to znaczy wszystko to, co nie idzie na potrzeby własnej jednostki i która jakby pozwala zamknąć pewien okres badań. Nowoczesna geopolityka trójwymiarowa sięga do wyższego stopnia abstrakcji. W Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w Rosji zwłaszcza, ale także w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, mamy geopolitykę, która jest na poziomie badań prowadzonych 100 lat temu. Mackinder, który ma ogromną rolę w geopolityce odegrał, jest ciągle traktowany jako facet, który wszystko wyjaśnia. No. On wszystko wyjaśniał może dla swojego czasu, bo już na przykład takie pojęcia jak Heartland nabrały zupełnie, znaczy nie pojęcia, tylko że ta rzeczywistość określana jako Heartland nabrały zupełnie innego wymiaru w świecie trójwymiarowym. Wszystko to się zmienia. I teraz nowoczesna geopolityka, czy nowoczesna politologia, czy nowoczesne nauki historyczne, historyczno-polityczne wychodzą od takich wielkich badań procesów, bo dopiero wtedy możemy zrozumieć to, co jest dzisiaj, to, co będzie jutro, to, co było wczoraj. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Proszę. Widziałem, wielu uczestników bardzo intensywnie notowało, tak więc zakładam, że pojawiają się chęć odpowiedzi, skomentowania, zwrócenia na coś uwagi. Bardzo serdecznie zapraszam, może zadania pytań także panu profesorowi zachęcam. Czy panowie profesorowie może chcieliby zabrać głos? Ja notowałem, że
zawsze, znaczy dziękuję za, było bardzo na poziomie ogólnym, ale no, inspirującymi i zawsze jak czytałem pana, na pana, raczej zawsze z kontaktu, przez książki, przez to, co pan publikował. Więc zawsze na pierwsze czytanie, no to nie, to zaraz to nie tak. To drugie czytanie było już trochę lepiej, a jeżeli się wchodziło w szczegóły, no to, można było większość tego, co pan przedstawiał, zaakceptować. Natomiast to tutaj rozumiem, jest, rozmawiamy na poziomie bardzo ogólnym. Ja mam takie trzy takie kwestie ogólne. Na temat pierwszy, no to jest sterowalność procesami ludnościowymi. To jest, uważam, dosyć podstawowe zagadnienie. I ja stoję na stanowisku, jestem gotów podjąć jakąś dyskusję, może nie teraz, ale generalnie no, mogę po ogólne stwierdzenie powiedzieć, że no, natura i natura procesu ludnościowych jest poznawalna. Poznawalna tylko po prostu w dalszym ciągu nie jest to rozpoznane właściwie. Jest dostatecznie głęboko w stosunku do celów, które stawiamy przed na przykład demopolityką. Demopolityka praktycznie nie ma narzędzi. Nie ma żadnych realnych, naukowych narzędzi do sterowania tymi procesami. Ponieważ są to wszystko ogólne stwierdzenia, niepotwierdzone często empirycznie, nieuwzględnione wszystkie warunki brzegowe, czy kontekst całkowicie nie ma pewnego rozpoznania procesów demograficznych. Przynajmniej ci, którzy się zajmują demopolityką. To jakbyśmy poczytali trochę dokładniej, no to można by wskazać na analityczne błędy, czy niedopatrzenia, czy po prostu fantazje, czy tak zwaną wiedzę ogólną, która w tym przypadku nie powinna być stosowana w przypadku no, realnych działań związanych z demografią, z polityką ludnościową. Druga kwestia, czy jak gdyby moja istotna niezgoda, to ja nie wiem, czy jest kryzys, czy można mówić o kryzysie geopolitycznym. Przecież to jest pewnego rodzaju zmiana. Kryzys to jest zmiana. Każdy kryzys, który nazywamy zjawisko jak kryzys, i każdą zmianę można nazwać kryzys. Jest to szalenie subiektywne podejście, często bardzo wąsko zdefiniowane. Jeżeli wąsko definiujemy zagadnienie, no to często możemy użyć tego na pojęcia kryzys. Ale uważam, że to jest pewna przesada, ale to jest też odrębne zagadnienie. I kolejna taka kwestia, która tutaj pan pokazał rozwój historyczny. Wspomniał pan o renesansie i pewnych zjawiskach ludnościowych związanych z tym okresem. No, teraz mamy modne pojęcie nowoczesność. Ja sądzę, że to, co się nazywa w tej chwili nowoczesność, jest renesans, jest analogią do tego renesansu. Jest tego samego rodzaju zmiana, inny kierunek rozwoju, jak w okresie renesansu. Czyli w historii mamy tam jakieś średniowiecze, mamy renesans i mamy tą nowoczesność, postnowoczesność, no to można by długo rozwijać. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć tak trochę anegdotycznie o pewnej dyskusji, która toczyła się na temat rozwoju ludności, ludzkości, rozmnażania się, podtrzymania gatunku. Bo to bardzo, bardzo ciekawe. Zdarzyło się, że kilka lat temu pojechałem do Afryki na wycieczkę dosyć ciekawą, po Namibii, po Białej Afryce, Zimbabwe i tak dalej. Tak się złożyło, że to była bardzo mała grupa i poza mną i żoną, która też jest geografem, pozostali to byli lekarze. Połowa z nich, tak się złożyło, byli to specjaliści od in vitro z różnych ośrodków Polski. Medycy i tak dalej. 3 tygodnie wędrowaliśmy. I no, rozmawialiśmy no, przede wszystkim dla nas, jako dla żony i dla mnie. Zagadnienie wtedy było w prasie bardzo dynamicznie rozwijane, problemy in vitro, walki różne polityczne wokół tego. Więc w
Szybinie przez 3 tygodnie, czasami wieczorem sobie rozmawiając poważnie i niepoważnie, ci specjaliści od ludzi to stwierdzili, że rozwój ludzkości w ostatnich dekadach idzie w tym kierunku, że według nich za około 100 lat zdecydowana większość reprodukcji ludności będzie się odbywała nie w sposób naturalny, tylko przez sztuczne zapłodnienie czy... Ja oczywiście twierdziłem, że to jest niemożliwe. Oni przez cały czas przekonywali, że w tym kierunku idzie, wymieniając różnego rodzaju zmiany stylu życia, ale zatrucia chemiczne, plastik w jedzeniu i w genotypach u ludzi już i tak dalej, wskazując na różne narodowe. No, było to dosyć szokujące. Jeśli można, jeżeli chodzi o pytanie, no to tak. Do tego pana przykładu. To jest Bizancjum VII wiek. To samo mówili. No tak. To samo mówili, że. Nie, no to ten argument też przytaczałem, że to powoduje. Tak, tak. No więc nie znamy. Natura jest poznawalna jednak. Natura tych wszystkich zjawisk jest poznawalna. W dalszym ciągu po prostu za mało wiemy. Więc niektóre uogólnienia, czy te mówienie o kryzysie nie jest w pełni uzasadnione. Pod tym względem ja jestem optymistą, że jednak znajdzie się. Natomiast też nadprodukcja. Nie bardzo rozumiem relacji, które pan podkreślał kilka razy, między w pewnym momencie powiedziała nadprodukcja ludności i nadprodukcja różnego rodzaju produktów. Czy uważa pan, że system kapitalistyczny, czy przemysłowy, jak gdyby generuje nadprodukcję ludności po to, żeby byli konsumenci? Nie. System kapitalistyczny ściga, dopasowuje się do wyników. System kapitalistyczny rodzi już gwałtowny przyrost ludności. Dlatego, że wtedy kapitalizm rozwija skrzydła. Bo kapitalizm zapewniał, prawdopodobnie z wszystkich tych modeli ekonomicznych, które miała w historii ludzkość, kapitalizm jest najbardziej twórczy w sensie rozwoju. Potrafi wykorzystać środki w miarę oszczędnie, z korzyścią i tak dalej. Potrafi dogonić potrzeby, przekraczać nawet, przekroczyć te potrzeby. I w tym sensie, ale jak się kończy rozwój gospodarczy, bo nie ma dla kogo robić rozwoju gospodarczego, to oczywiście kapitalizm zamiera, tak jak. No, w każdym spada. Starzenie, tak jak problem systemu emerytalnego, starzenia się społeczeństwa. Nie, starzenie się to największy udział ludzi starych w wieku, wymagających opieki, to jest wielka szansa na gospodarki. Proszę pana, to znaczy tak, w kategoriach 20 lat tak. W kategoriach 20 lat tak, ale w kategoriach 60 lat, kiedy ta nieliczna młodzież znajdzie się w wieku emerytalnym, to oczywiście nie będzie procesu starzenia się społeczeństwa. Jeszcze jedno pytanie mam złośliwe. Z natury musi być złośliwe. No. Po co, że mówi pan, że Europa traci znaczenie? Nie zrozumiałem? Że Europa traci znaczenie, znaczy pozycja. Tak, oczywiście. Dlatego, że. Nie rozumiem. Natomiast jaki cel ma Europa? Wszystko zależy od celu. Europa nie ma w tej chwili celu. Ja sądzę, że Europa jako kontynent.
jedyne, czy jako Unia Europejska. Europa w ogóle szuka. Trzymanie tego dobrobytu, który ma. Europa. To nie ma znaczenia. Jak przyjdzie milionowa fala na jeźdźców, to się skończy dobrobyt. To jest kwestia decyzji politycznych. Proszę? Wola i decyzja polityczna jest kluczowym elementem polityki demograficznej również. Dobrze, ja bym może pozwolił dać dłuższą chwilę panu profesorowi na odpowiedź, bo kilka wątków się pojawiło w pytaniach, tak więc żeby chociaż do niektórych się odnieść w jakiś bardziej uporządkowany sposób. Po prostu tak już jest, że silniejszy niszczy słabszego. Niezwykła walka o byt. Tej walki o byt nie można bardzo tak prymitywnie rozumieć, bo ona jest bardzo, jakby, bardzo bogata w środki, bardzo bogata w formy i to nie jest wcale prosta taka rzecz, ale silniejszy osiąga z reguły sukces nad słabszym. I teraz, jeżeli w ciągu najbliższych 40 lat, bo to tak można wyliczyć, to znaczy przez analogię tak to można potraktować, w ciągu ostatnich 40 lat społeczeństwa kultury islamskiej powiększyły dwukrotnie swoją liczebność. W tej chwili jest około 700 milionów. To jest mniej więcej równe Europie. I teraz przyjmując, że kolejne, ponieważ jest to społeczeństwo w okresie eksplozji demograficznej, to nie jest społeczeństwo rosyjskie czy francuskie, to jest społeczeństwo w okresie eksplozji społecznej. Teraz, jeżeli w ciągu najbliższych 40 lat, kiedy się prawdopodobnie ta eksplozja u nich nie skończy, jeżeli nastąpi podwojenie ludności kultury muzułmańskiej, to będzie nie 750, tylko 1,5. A Europy nie będzie 750, tylko będzie powiedzmy 650. I to w granicach 40 lat. I o tym trzeba myśleć dzisiaj, a nie za 40 lat. Prawda? Bo tutaj ta dysproporcja sił będzie bardzo duża. Ja dlatego na koniec powiedziałem, że demopolityka idzie dalej, bo nie bada już liczebności populacji, tylko bada potencjał energetyczny. I teraz jesteśmy w stanie wyliczyć, jak ten potencjał energetyczny rośnie czy spada. I ten potencjał energetyczny jest na pewno zmienny. I potencjał energetyczny ludów kultury islamskiej wzrośnie, może nie dokładnie dwukrotnie, ale coś koło tego, a europejski się w najlepszym wypadku utrzyma, czy trochę spadnie. To znaczy różnica potencjałów energetycznych będzie o wszystkim przesądzała. Niekoniecznie. Każda populacja jest, można powiedzieć, jest to jakiś rozkład normalny, prawda? Jest tam tylu super zdolnych i tylu tych mniej zdolnych. Podstawowa kwestia jest, czy ci super zdolni w tej kulturze muzułmańskiej, islamskiej, oni dojdą do władzy i będą w stanie konkurować z tą ilością superzdolnych Europy. To jest kwestia zupełnie inna, to jest inny element. Nie, bo to podejście czysto demograficzne, liczby, nie przesądza jeszcze wszystkich. To jest jeden z elementów, bardzo istotny, jak on nie neguje. Ale teraz trzeba by jeszcze uwzględniać inne elementy, jakości. Nie tyle też, że w tych krajach mają bogatą potencjał indywidualny ludzi, którzy dojdą do kierowniczych stanowisk, mogą decydować o tym i o polityce właśnie danego kraju.
gdzieś przed jakimś rokiem rozmawiałem z politykiem izraelskim o szansach przetrwania Izraela i powiedziałem mu, że rzeczywiste takie zagrożenie dla Izraela będzie wówczas, kiedy poziom inteligencji technicznej izraelskiej i arabskiej się zrówna. A na co on mi mówi, proszę pana, już się zrównał. Już się zrównał. Znacznie łatwiej jest człowieka prymitywnego wykształcić i powiedzmy sobie zwiększyć jego wydajność umysłową o 50% niż mnie czy pana. Znacznie łatwiej. Prawda? Ludzie, którzy społeczeństwa, które są jeszcze niedokształcone, niewyedukowane, niewiele rozumieją, znacznie szybciej się rozwijają, bo mają przecież doskonałe wzorce, znacznie szybciej się rozwijają niż ci, którzy są na najwyższym poziomie. Niech pan spojrzy, jesteśmy na studiach tutaj amerykanistycznych. Niech pan spojrzy na poziom umysłowy Europejczyków w 1950 roku i poziom umysłowy Amerykanów w 1950 roku i porówna to z dniem dzisiejszym. Europejczycy prawie że nie drgnęli, trochę, ale trochę do góry, a Amerykanie zrównali się. Dobrze, bardzo ciekawa dyskusja, ale żeby też inne osoby mogły uczestniczyć, pan profesor Eberhard, proszę bardzo. Może chciałbym nawiązać tutaj do wypowiedzi kolegi, jak mówił o tej wycieczce z Afryki. Nie wiem, czy pamiętasz, że opowiadałeś, że byłeś w takiej wsi afrykańskiej, gdzie najstarsi ludzie, to była wieś, mówię, że to była spora wieś, było kilkaset ludzi, i że najstarsi ludzie mieli po 30 lat. I tutaj, będąc w tym swoim wieku tutaj, takim czy innym, ale tutaj w ogóle być wolni, prawda? Że w takim razie, jeżeli z jednej strony mamy takie społeczeństwo afrykańskie, bardzo młode, a z drugiej strony europejskie, które jest trochę takim wielkim domem emerytów, to wiadomo, że te społeczeństwo afrykańskie działa dużo, dużo bardziej dynamicznie. Ja mówię tylko z punktu widzenia takiego czysto demograficznego i ilościowego. To są dzieci i ludzie bardzo młodzi. Także tutaj to są te różnice. Taka również, tak młoda była Europa, 300-400 lat. Też średni wiek, bo mówię, określi średnia wieża, pan profesor Kobułko ma 25 lat. 25 lat. No i to, ten wiek się przedłużał i to z jednej strony ewolucja ruchu naturalnego, czyli urodzenia, zgony, ubytek albo przyrost naturalny, a z drugiej strony długość życia. No nawet w przypadku Polski, to jeszcze w okresie międzywojennym, średnia wieku była około 50 lat, w PRL-u była około 60 lat, teraz mamy już chyba 70 kilka, no ale do pewnego momentu to stanie, bo chyba to taka górna do bariery jest około 90 lat. Nie wiadomo, czy to nie później, czy nie. Według religii żydowskiej 120 lat. 120, prawda? No tak, no ale to tak. Ale ja tutaj jeszcze taka drobna uwaga, takie generalne rzeczy, powiedział tak takie kontrowersyjne zdanie, że Stalin mordował ludzi, aby zlikwidować bezrobocie. On mordował mnóstwo ludzi, a nie dlatego, aby zlikwidować bezrobocie. Mało tego, jemu zależało, aby liczba ludności w ZSRR była jak największa. Najlepszy to był, że dawał ordery za wielodzietność. Zlikwidował aborcję i dążył, aby ten Związek Radziecki miał jak najwięcej ludzi. Tyle, że znaczy, jak on likwidował bezrobocie? Poprzez olbrzymi program industrializacji inwestycyjny. Te miliony ludzi
pracował w Kuzbasie, w wielkich tych budowach socjalizmu, kopało kanał Białomorski, to tam kopało pół miliona ludzi, prawda, łopatami. 200 tysięcy zmarło, ale nie dlatego ich zmordował, prawda, że to, tylko dlatego, że tego typu warunki życia nie oszczędzał celu. Ja powiedziałem, nieświadomie. To było, oni nie chcieli wymordować bezrobotnych, tylko po prostu nieświadomie. Milionami ginęli, ale nie tutaj Stalin nie miał takich terminacji narodów sowieckich. Myślę, że ja rozumiem z tego wypowiedzi pana profesora, że to nie było celem, chociaż było skutkiem. Nie, nie było celem. Natomiast skutek był bardzo prosty. Jeżeli między rokiem 30, powiedzmy, a 32 nie ubyłoby miliona ludzi, to Rosjanie by nie byli w stanie stworzyć dla nich miejsc pracy. W ciągu 2 lat nie byli w stanie stworzyć miejsc pracy dla miliona ludzi, gdyby oni przeżyli. Ale to było nieświadome. W ogóle rewolucja rosyjska, która się przecież przez pierwsze lata rozwijała samoczynnie i bardzo szybko, została gwałtownie osłabiona, kiedy i w kraju, i na frontach najbardziej energiczni ludzie zginęli. Po obu stronach. Potem ta Rosja była bierna. Ale była bierna dlatego, że po prostu ścięto poważną część energii społecznej rosyjskiej, wymordowano, no, wyginęli sami z sobą. W okresie II wojny światowej Proszę pana, po II wojnie światowej, o czym nie wiemy, nie chcę przyjąć do wiadomości, Związek Radziecki był krajem wielkiego głodu. W momencie, kiedy się skończyły dostawy amerykańskiej żywności, bo się skończyły umowy, które były na jakiś okres czasu, to po prostu wiemy z takich procesów, które się tam w Kiszyniowie toczyły, w Odesie i tak dalej, powstawały bandy, które polowały na dzieci jako na mięso i sprzedawały je jako mięso. Znaczy oczywiście po zamordowaniu. To był ten straszliwy. Proszę? Po prostu już to je rozwiązano. Po prostu zaczęło brakować ludzi. Tak, bardzo ciekawy wątek. Oczywiście, ale... Jednak do tematu dzisiejszego wystąpienia. Ja tutaj widzę, pan profesor Roman Szul sygnalizuje, że chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, panie profesorze. Może profesor chciałby jeszcze... Nie, ja tylko tak tylko powiedzieć. Ja postaram się jak najszybciej i najjaśniej wyrazić. Ja mam dwie uwagi. Jedną, że tak powiem, kontynuującą, czyli potwierdzającą, i drugą uwagę, że tak powiem, refleksyjną. Pierwsza ta potwierdzająca, dotycząca spadku potencjału Europy relatywnego w stosunku do reszty świata. Było to 25% udziału Europy w ludności świata, teraz mamy 10%. I to jest fakt nie ulegający wątpliwości. Słabnie demograficzna siła Europy. Tylko pytanie jest, które właśnie profesor zadał, co z tego wynika, że spadło z 25% do 10. Wynika na przykład to, że Europa już nie ma możliwości ani ambicji rządzenia bezpośrednio resztą świata. W okresie kolonializmu te miliony ludzi z Europy zarządzały resztą świata. Gdy się Europejczycy zorientowali, ja mam takie studia, czytałem i tak dalej, ilu tych Chińczyków jest, ile Hindusów, oni się przeraźnili, ci liderzy europejscy. Nie jesteśmy w stanie tym wszystkim zarządzać.
trzeba się stamtąd wycofać. Także stwierdzenie faktu, że jest nas coraz mniej do kontrolowania reszty świata, spowodowało, że się Europejczycy wycofali i tym właśnie dekolonizacja była przede wszystkim wynikiem procesów demograficznych. Natomiast czy dzisiaj, co z tego wynika dzisiaj, że okopiemy się i nie będziemy wpuszczać tych... Nie. Czy będziemy... To są dwie szkoły. Jedna szkoła, że okopać się i nie wpuszczać, a druga szkoła, że przyjmować, adaptować, asymilować, integrować i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza do niczego nie prowadzi, druga już jest troszeczkę zmarnowana. W każdym razie, ale tego wątku nie będę wiedział. Natomiast druga uwaga dotyczy pewnych test, które uważam za wyzwanie intelektualne, do którego bym nie doszedł sam, że tak powiem. Dla mnie wyzwaniem intelektualnym, czy prowokacją intelektualną jest stwierdzenie, że demografia wymusiła pewne działania, na przykład, że wzrost liczby ludności w Anglii wymusił rewolucję przemysłową. Wydaje mi się, że są dwa procesy równoległe albo odwrotny skutek. Najpierw była rewolucja agrarna, która zwiększyła produkcję żywności i ludność zaczęła rosnąć. I w wyniku tej rewolucji agrarnej powstały ewentualne nadwyżki ludności, które się upłynniły w Ameryce. Osadnictwo europejskie w Ameryce, kolonizacja Stanów Zjednoczonych późniejszych i tak dalej. I później była rewolucja przemysłowa, która nie była odpowiedzią na rewolucję, na rosnącą liczbę ludności. Co najwyżej korzystała z tej rosnącej liczby ludności jako siły robocze. Ale dla mnie, mówię, to jest wyzwanie intelektualne, które ewentualnie zmusi mnie do przeformułowania swoich testów, tudzież moich wykładów, bo wykładam studentom tak, jak mówiłem. To znaczy rewolucja agrarna, rosnąca liczba ludności, rewolucja przemysłowa, urbanizacja. Więcej ludzi może być wyżywionych i tych ludzi z tym trzeba coś zrobić. No jest kolonizacja i tak dalej, i tak dalej. Także tą tezę, że demografia wymusiła rewolucję przemysłową, uważam za prowokację intelektualną. Tyle chciałem powiedzieć. Ja wyizolowałem ten proces demograficzny, ale przecież równolegle obok siebie patrzy się wiele procesów i podstawową rolę odgrywają procesy zwrotne, bardzo rozwinięte, bardzo skomplikowane. Po prostu wszystkie te procesy oddziaływują na siebie. Ja w następstwie badań, a to jest jednak kilkadziesiąt lat, w następstwie badań doszedłem do wniosku, że takie procesy kiedyś w 60-tych latach, pamiętam dyskusję między trendami rozwojowymi, którą prowadziliśmy, między trendami rozwojowymi żelaza i stali. Mój współdyskutant wydał na ten temat bardzo interesującą książkę. I te procesy rozwojowe żelaza i stali, jego zdaniem, były głównym napędem historii. Ja broniłem już wtedy, że to była demografia, ale mamy tutaj przede wszystkim wielkie sprzężenie zwrotne. Gdyby nie było zjawisk pozwalających na szybki rozwój żelaza i stali, gdyby na przykład w XVIII wieku bardzo skoczyła w drugiej połowie XVIII wieku bardzo skoczyła w Rosji. Rosja stała się potęgą w wydobyciu dość prymitywnym, dość niskowartościowej rudy żelaznej, ale ona wtedy wystarczała. Jednym z przyczyn wzrostu potęgi Rosji w XVIII wieku były właśnie miejscowe zasoby urańskiej
neuralgickiego żelaza. I teraz ten proces, można powiedzieć, rozwoju hutnictwa rosyjskiego był na pewno procesem autonomicznym. I był na pewno w Rosji szybszy niż proces wzrostu demograficznego. Rosja nie jest krajem, który może pozwolić na wzrost demograficzny ze zwykłych względów geograficznych. No, są to tereny nieprzyjazne bytowaniu. Nieprzyjazne bytowaniu ludzkiemu, trzeba wydatkować znacznie więcej energii, żeby tam funkcjonować. I Rosjanie, i w pewnym momencie można powiedzieć, że potęga rosyjska budowała się na rodzinnym żelazie i na zdobytych ludach, na opanowanych ludach, ludach bałtyckich najpierw, później w Rzeczpospolitej, na Rzeczpospolitej zdobytych, na Turcji zdobytych, na północnej części basenu Morza Czarnego. Ludzi zdobyli, broń dostarczyło żelazo. I tutaj sprzężenie zwrotne, ale to jest sprzężenie zwrotne między dwoma czynnikami. Ale możemy przecież takich czynników nie tylko dwa, ale możemy ich znacznie więcej wyliczyć i w danym momencie czasu one wszystkie oddziaływują na siebie. I tutaj będziemy mogli na pewno dochodzić do wniosku uzasadnionego albo nie, że jeden z tych procesów był procesem dominującym. Ale trzeba to dostrzegać właśnie w toku sprzężeń zwrotnych. I teraz jeśli, znaczy bez cybernetyki tutaj nie ma co iść do przodu. I teraz jeśli, ja nie zajmowałem się w ogóle sprzężeniami zwrotnymi. Ja się zajmowałem wyizolowanym procesem demograficznym. I teraz ten wyizolowany proces demograficzny na pewno wpływał na rozwój gospodarczy. Tylko, że ten proces demograficzny różnie mógł wpływać na proces gospodarczy. Inaczej wpłynął we Francji, inaczej wpłynął w Wielkiej Brytanii. Także tutaj w wypowiedzi pana profesora przypomniał się drugi ciekawy wątek, tak, który był chronologicznie jako pierwszy, mianowicie dotyczący odpowiedzi Europy na ten wzrost demograficzny krajów południa. Pojawiło się porównanie, czy się okopać, czy też wpuszczać. Pan profesor Żyło zareagował. Czy mógłby pan pociągnąć? Jest pewna prawidłowość geopolityczna. Ta prawidłowość geopolityczna polega mniej więcej na tym, że poszerzamy konflikt. Jeżeli mamy A równe 80 i B równe 120 i one są w konflikcie, to jeżeli włączymy do tego konfliktu trzeci czynnik, C na przykład 40, to zmienimy układ. Ale rozwijając to założenie geopolityczne, możemy przyjąć ogólną formułę. Na zagrożenie zewnętrzne odpowiada się integracją szerszej jednostki geopolitycznej, szerszej. I teraz, jeśli, proszę pan pomyśleć, jeśli Ruś i Polska i Węgry padły pod inwazją Batuhana, to efektem tego była pierwsza integracja Polski i Rusi z królem Danielem Halickim. Na wniosek księcia to byli wychowywani na tym samym dworze. Po śmierci Romana, księcia Romana, to byli zaprzyjaźnieni, tak powiem, ludzie, ale na wniosek Bolesława Wstydliwego królem, papież królem,
papież, któremu zależało na tej integracji, papież królem tej integracji polsko-ruskiej zrobił akurat Leniela. Potem nic z tego specjalnie nie wyszło, potem potęga stąd się wzięła Rzeczpospolita z integracji z Litwą. A w momencie, kiedy ta integracja zaczęła się rozpadać, początkiem był bunt kozacki na Ukrainie, on rozpad trwał długo, bo przecież 150 lat co najmniej, nie integrowano, dezintegrowano. I teraz każda integracja jest. I jeśli i w sytuacji nie tylko oczywiście zagrożenia demograficznego, czy zagrożenia, które ma źródło demograficzne, czyli zagrożenia ludzi kultury islamskiej, ale masę innych zagrożeń. Zagrożeń ekonomicznych, kulturowych i tak dalej, to one wszystkie wymagają integracji Europy. Kiedyś w historii starczała integracja dwóch prowincji polskich i jednej ruskiej, później starczała integracja dwóch państw, potem zabrakło integracji większej. W tej chwili integracja Polski i Litwy, nawet jak doliczymy do tego Białoruś, jest oczywiście niewystarczająca. Natomiast integracja Europy jest koniecznością przetrwania Europy. Pierwszą rzeczą jest integracja. Drugą dopiero rzeczą jest polityka w stosunku do krajów zagrożonych. Ta polityka jest idiotyczna, ale i ona, że tak powiem, zamyka drogę, ponieważ najrozsądniejszą polityką to jest wyrównać produkcję energii. Już chodźmy na wartości energetyczne. Wyrównać energię społeczną krajów kultury islamskiej i kultury europejskiej, a żeby ją wyrównać, to nie należy się bawić w jakiejś multikulti, tylko wchłonąć do kultury europejskiej możliwie dużo ludzi, którzy dzisiaj jeszcze są dość tacy dziewiczy, niby ulegają kulturze islamskiej, ale są dość łatwi do przejęcia. Pytanie, czy już nie jest na to za późno? No, tym bardziej, że jak pan profesor słusznie zauważył, w tych początkowych okresach mieliśmy do czynienia z dwoma jednostkami politycznymi, które się integrowały na przestrzeni czasami wieków, a teraz jednak poziom rozdrobnienia politycznego Europy jest duży. Dodałbym jeszcze drugi czynnik, że w niektórych kręgach mających duży wpływ na realne procesy polityczne, przyjmowanie migrantów bez oglądania się na jakieś zdolności integracyjne jest jakby w zakresie interesu. Czyli poniekąd, rozwiększanie migracji osłabia. Jeżeli przeciętnego imigranta z Syrii będziemy traktowali tak jak przeciętnego mieszkańca wsi polskiej, to będziemy mogli mówić o zrównaniu. Przeciętny imigrant z Syrii to jest człowiek taki jak przeciętny imigrant z Polski do Anglii, bo jest zdolny do migracji, jest zdolny do emigracji, jest wystarczająco samodzielny, jest w stanie wyrwać się z własnego środowiska. Ale równocześnie jest, jak już wyemigrował, to równocześnie jest już jakby podatny na wrośnięcie w tamte środowisko, które jest środowiskiem wyższej klasy. Natomiast jeżeli się z tych ludzi robi osiedla nędzy wokół Paryża, no to
że się robi rewolucję, przygotowuje rewolucję we własnym kraju. Ale to jest oczywiście, co powiedziałem, znowuż w wielkim uproszczeniu. Jest to wielkie uproszczenie. To jest sprawa niesłychanie delikatna, niesłychanie trudna, ale jeżeli nie znajdziemy rozwiązań na czas, to oni znajdą. Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan profesor Leszczyk-Mączyński mówił tutaj o dwóch takich trendach. Proszę? O dwóch trendach pan profesor mówił, tak? O wzroście demograficznym i o wzroście produkcyjności. Ja myślę, że to są procesy akurat synergiczne. One są jak gdyby równoważne, zależne od siebie. Wzajemnie się stymulują. I to jest taka jedna moja uwaga, bo tutaj akurat trochę spór by przypominał to, co było pierwsze, jajko czy kula trochę, tak mniej więcej. To jest zawsze zagadnienie jajko i kula. Czyli mamy taki spór poniekąd akademicki. Druga kwestia, tutaj akurat... Ale pamiętajmy o sprzężeniach zwrotnych. Tak, bo to jest właśnie są sprzężenia zwrotnych. Teraz chciałbym nawiązać do tego, co mówił profesor Roman Szul. Otóż właśnie rewolucję przemysłową poprzedziła rewolucja prawna w dużym stopniu. Żeby rewolucja przemysłowa mogła zaistnieć, była konieczność znalezienia efektywnego źródła energii. Tym źródłem energii okazał się węgiel. Ale to też okazał się węgiel dopiero w tym momencie, kiedy zaczęły brakować drzewa, tak? Drewna. W Wielkiej Brytanii, bo wycięto lasy, na przykład węglowe floty. I to też już była konieczność znalezienia nowych źródeł energii, nie tyle pod kątem rewolucji przemysłowej, ale pod kątem jakby zapewnienia egzystencji w tych trudnych parach roku zwykłym ludziom. Oczywiście węglem posługiwano się wcześniej, ale też z powodów kulturowych traktowano go jako gorszy nośnik energii, jako coś mało szlachetnego. I dopiero potem należało przewartościować pewne podejście akurat do rzeczywistości. I trzecia kwestia odnośnie Związku Radzieckiego. Z ekonomicznego punktu widzenia, dlaczego rozpadł się Związek Radziecki? Rozpadł się, ponieważ brakło zasobów. Z ekonomicznego punktu widzenia. Brakło zasobów, dlatego że brakło rąk do pracy. Ponieważ to, co było w radzieckim przemyśle rozdęte szczególnie, czyli kompleks wojenno-przemysłowy, pochłaniał 25% wszystkich zasobów. Brakło tych zasobów, ponieważ, jak już powiedziałem, brakło rąk, które mogłyby wydobyć te zasoby. Czyli był deficyt demograficzny. Żeby utrzymać ten poziom gigantomanii industrialnej, jaki Związek Radziecki realizował, powiedzmy, już od początku lat 30. aż do końca swojego istnienia. To tyle, jeżeli chodzi o uwagę. Czy ktoś z Państwa może jeszcze chciałby zadać pytanie? Ja mogę dodać tylko, jeśli można, że tak, liczba ludności ma znaczenie. Ja pamiętam książkę Kurowskiego, syn pana Kurowskiego, w którymś momencie bardzo ładnie tam napisał, że no wyobraźmy sobie rewolucja demograficzna w Europie i porównajmy dwa kraje, Irlandię i Polskę. I później zadał pytanie takie, no Irlandia tam skończyła na poziomie około 2 milionów ludności, czy coś wtedy. W 18 roku Polska tam około 20 paru. Mówi, wyobraźcie sobie, a start na początku XIX wieku ludnościowy był taki sam. Liczba ludności. Czy Polska byłaby w stanie w tej lokalizacji, jaką ma, odzyskać niepodległość w 18 roku? Nie mając tylko 18 milionów ludzi. Mając tylko 2 miliony ludzi, które w Irlandii. Ale... Czyli lokalizacja geograficzna to jest, była dosyć istotnym elementem. Że nie sam potencjał gospodarczy, prawda, liczba ludności, ale też lokalizacja miała dosyć istotne znaczenie. Nadmiar ludności. Później niż Polska uzyskała niepodległość, mając te 3 miliony mieszkańców. Przypominam, że Irlandia straciła połowę ludności, ale mimo tego Irlandczycy urządzili powstanie wielkanocne
I to powstanie zakończyło się sukcesem. Brytyjczycy nie mieli siły i ochoty po raz kolejny. Byli wyspą. Jedynie wyspą, to nie wiadomo, jak było. No bo byli zmęczeni wojną światową Brytyjczycy. A tak, to po takich warunkach. Miliony wystarczyły dla wszystko, żeby odzyskać. A to wielkie imperium brytyjskie. I wystarczyło. A propos takich porównań. Ale. Czy Krystał, to jest porównanie. Grecja, Turcja. 100 lat temu to tak, tylu samo Greków, co Turków. Obecnie dalej Grecja ma 10 milionów, Turcja ma 80 i tu jest już takie pewne mocarstwo, a Grecja jest państwem niewielkim, dużożernym. Grecja jest, rozwija się demograficznie według wzorca europejskiego. A Turcja według... I ten wzorzec europejski spowodował, że Grecja miała w ogóle siłę wyzwolenia się od Turcji, dlatego że ten wzorzec europejski to jest wczesny wzorzec od XVIII wieku. Natomiast Turcja rozwija się według wzorca właśnie ludów kultury islamskiej i ten rozwój demograficzny rozpoczął się dopiero w XX wieku. Natomiast XIX wiek był koniec. Jeżeli chodzi o Irlandię, Irlandia przeżyła dwa straszliwe kataklizmy. Najpierw nieurodzaj na ziemniaki, gdzie tam trzecia część ludności wymarła z głodu, a drugi, że co najmniej trzecia część ludności przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Nikt nie wytrzyma. Żadne społeczeństwo nie wytrzyma tak wielkiej straty populacji. A ciekawym przypadkiem również Francuzi płacili za nadmiar energii, bo przecież energia francuska wystarczyła do podbicia całej Europy. Tylko że w momencie, kiedy już zdobyli całą Europę, to wytracili, przecież zdobyli w wojnach. I w tych wojnach wytracili większą część własnej energii. Francja ma utracony demograficzny, a wtedy 30 milionów. Techniczne pytanie zadać. To jest koncepcja energii społecznej. Na ile ona się zgadza z koncepcją Gumirowa? Pasjonalnością, używa takiej właśnie kategorii pasjonalność, wola zwyciężania, wola podbijania. Lew Gumilow był facetem od science fiction. Ale on nie znał. Tylko on nie znał to historią, no ale to było science fiction, no. Zmistyfikowany całkowicie. No dobrze, rodzice, poeci, pisarze i on już taki sam. Dobrze, ja bym chętnie zbliżał już się do końca naszego zebrania, to chcemy sobie pozwolić zadać jeszcze jedno pytanie od siebie. Tak. Jeśli można tutaj dotyczące głównej myśli, czy takiej myśli kończącej wykład pana profesora, mianowicie jakby zmierzał tok myślenia w tym kierunku, żeby stwierdzić, że teraz, kiedy zanikną te zachęty do rozwoju gospodarczego, podążania za zyskiem, ten kierunek, po prostu zainteresowanie analogicznie do renesansu przeniesie się w kierunku kultury i rozwijania cywilizacji. Między innymi kultury. Nie wiemy dokładnie, no. Może kultury, może lotów międzyplanetarnych, nie wiemy. No, ja mam jeszcze trochę inne pytanie. Mianowicie, bo to zakłada, że pewne zainteresowanie czymś zewnętrznym się utrzyma. Na ile w kulturze postmaterialnej, o której teraz się mówi, tak? Na ile w kulturze dobrobytu w ogóle zainteresowanie czymkolwiek się utrzyma i nie podążymy raczej w kierunku dekadencji? Dekadencja jest stałym czynnikiem. Ona się w każdym zjawisku po pewnym czasie pojawia. Natomiast proszę spojrzeć na historię naszą, na nauki nasze humanistyczne. Proszę spojrzeć, jaki jest postęp. Nowoczesna historia, nowoczesne nauki humanistyczne powstały w XIX wieku.
Jaki jest postęp od XIX wieku do dzisiaj? Dzisiaj to jest historia przyczynków. To znaczy historia nienaukowa. Bierzesz kawałek papieru i myślisz, że opiszesz ten okres. Nie, nie opiszesz. Opiszesz ten kawałek papieru, na którym coś jest napisane. Proszę zobaczyć, to wielki regres nauk humanistycznych, który w ostatnich 200 latach, powiedzmy sobie, oczywiście unowocześniano nowe badania, nowe możliwości. Wszystko to było. Tylko ranga i poziom nauk humanistycznych w stosunku na przykład do ekonomii, w stosunku do tej części techniki, która przyczynia się gospodarce, ale tylko tej części techniki, mamy przecież cofnięcie ogromne humanistyki. I teraz ta humanistyka będzie musiała odzyskać swoje tempo. To jest niezaorane pole, które czeka. Które czeka. To zawsze jest założenie, że pojawi się grono, które będą chciały to na siebie... Pojawia się, już się, mam nadzieję, że już się pojawia. Mam nadzieję, że już się pojawia. No jeszcze to nie jest, nie jest specjalnie widoczne, ale mam nadzieję, że już się pojawia. Dobrze. Tym bardzo optymistycznym akcentem, oby nie optymistycznym tylko, ale też realistycznym, rzeczywiście tak jest, chciałbym zakończyć dzisiejsze zebranie, podziękować bardzo serdecznie Państwu za uczestnictwo, za bardzo ciekawą dyskusję i przede wszystkim jeszcze raz Panu Profesorowi za wykład. Dziękuję bardzo.